To wcale nie jest hipotetyczna sytuacja ani miejska legenda. Wulkan Wezuwiusz, który zrównał z ziemią Pompeję, może obudzić się ponownie i zniszczyć wiele innych miast zbudowanych w pobliżu góry. Żeby zrozumieć, jakie konsekwencje spotkałyby ludzkość, gdyby tym razem wulkan się przebudził, powinniśmy się dowiedzieć, co jego erupcja zrobiła 2000 lat temu ze starożytnym miastem. Pompeje były kwitnącą miejscowością w Imperium Rzymskim, położoną zaledwie 8 km od Wezuwiusza na wschodnim wybrzeżu Włoch. Był to kurort, w którym wypoczywali zamożni i wysoko urodzeni Rzymianie. Spacerowali przytulnymi uliczkami, mieszkali w pięknych willach i bawili się obok fontan. Gleba w tym regionie była żyzna, ponieważ ziemia wokół wulkanu miała wiele pożytecznych pierwiastków. Oliwki i winogrona z Pompejów były sprzedawane w całym imperium. Do czasu erupcji mieszkało tam około 12 tysięcy osób. Wydaje się to niewiele w porównaniu ze współczesnymi standardami, ale w tamtych czasach Pompeje uchodziły za duże miasto. Katastrofa rozpoczęła się niespodziewanie w 79 roku naszej ery. Na początku wszyscy poczuli, że ziemia drży. Ptaki odleciały jak najdalej od wulkanu. W powietrzu czuć było napięcie związane ze zbliżającą się katastrofą. Wulkan zaczął wypuszczać gęsty dym, sadzę i popiół. Było go tak dużo, że wkrótce przesłonił niebo nad miastem ciężką, szarą chmurą. Wezuwiusz wypluwał gazy, skały i zanieczyszczenia. Gorący popiół zatruwał powietrze i utrudniał ludziom oddychanie. Mieszkańcy nie mogli widzieć wewnątrz tej szarej mgły i wtedy zaczął padać ulewny deszcz. Woda zmieszała się z popiołem i sadzą i spadła na Pompeję. Dachy domów pękały pod ciężarem błota. Ulice, fontanny, aleje i place były ukryte pod milionami ton sadzy. Następnego ranka erupcja nadal trwała. Na szczycie góry nastąpił wybuch gorącego gazu i skruszonych skał. Niszczycielska fala podmuchu o prędkości 160 km na godzinę rozeszła się we wszystkich kierunkach i wyparowała każde drzewo na swojej drodze. Gdy fala dotarła do Pompejów, obróciła miasto w ruinę. Na drugi dzień wszystko ustało, ale do tego czasu cała miejscowość leżała już pod grubym kocem popiołu. Nawiasem mówiąc, ten rodzaj erupcji nazywany jest wybuchową, a kiedy lawa wypływa z wulkanu, wywołując pożary, jest to tak zwana cicha erupcja. Ostatni raz Wezuwiusz wybuchł w 1944 roku. Nawet dziś jest uznawany za jeden z najgroźniejszych wulkanów na świecie. Nikt się go jednak nie boi. 3 miliony ludzi mieszkają wokół góry, zaledwie 30 km od krateru. Jeśli wulkan się obudzi, może to być jeden z największych kataklizmów we współczesnym świecie. Pompeje zostały zniszczone prawie 2000 lat temu. Od tego czasu nauka i technologia poszły bardzo do przodu. Planujemy kiedyś skolonizować Marsa, stworzyliśmy metaversum, ale jak na razie wciąż jesteśmy bezsilni wobec sił natury. Wybuch superwulkanu może zniszczyć przyrodę i spowodować katastrofy technologiczne w dużych miastach. Linie telefoniczne byłyby przeciążone, a ludzie nie mogliby dodzwonić się do swoich bliskich czy służb ratowniczych. Na drogach tworzyłyby się wielkie korki. Panika rozprzestrzeniałaby się na ulicach. Zaczęłyby się pożary z powodu spadającej, gorącej sadzy. Wszystkie loty zostałyby odwołane, a mieszkańcy musieliby się ukryć na lotniskach, w supermarketach i w metrze. Duża, szara chmura przesłoniłaby słońce i sprawiła, że powietrze byłoby gorące. Jedyne, co może nam pomóc w takiej sytuacji, to wstępne ostrzeżenie o nadchodzącej erupcji i dobre przygotowanie. Jeśli więc katastrofa zastanie nas podczas spaceru na zewnątrz, należy schronić się w samochodzie lub w budynku. Lepiej zawczasu kupić maskę przeciwpyłową, która pozwala na swobodne oddychanie. Jeśli nie macie maski, zakryjcie nos i usta jakąś szmatką. Gdy jesteście w domu, zamknijcie wszystkie drzwi i okna, aby pył wulkaniczny nie dostał się do mieszkania. Drobiny żaru mogą łatwo podpalić dywan lub zasłony. Umieśćcie mokre ręczniki pod drzwiami. Jeśli z jakiegoś powodu musicie wyjść na zewnątrz, załóżcie kombinezon zakrywający całkowicie ciało. Nie zapominajcie też o ochronie oczu. Załóżcie specjalne okulary, które mają funkcję przeciwpyłową i pamiętajcie o masce. Gdy mieszkacie w domu, musicie odłączyć rury spustowe od rynien, aby nie zapychać odpływów. Jeśli dom ma system zbierania wody deszczowej, trzeba odłączyć rury od zbiornika. Deszcz z popiołem to gorąca, gęsta breja, która łatwo może przerwać instalację wodociągową.
Napełnijcie wannę i zlew, aby mieć wodę do mycia się w przypadku wyłączenia wodociągów. Ustawcie najniższą temperaturę w lodówce i zamrażarce. Żywność przetrwa dzięki temu znacznie dłużej, jeśli w mieście zostanie wyłączona elektryczność. Ukryjcie się w pomieszczeniu bez okien powyżej poziomu gruntu i czekajcie na informacje służb podawane w radiu lub telewizji. Trzymajcie odbiornik blisko, aby nie przegapić niczego ważnego. Urządzenie musi być naładowane, mieć mocną obudowę i silną antenę. Oto doskonała recepta na przetrwanie w czasie apokalipsy. Erupcja się nasila, a Wy słyszycie w radiu polecenie ewakuacji. W tym momencie musicie zachować spokój i postępować zgodnie z instrukcjami ratowników. Przygotujcie torbę z jedzeniem, wodą i środkami medycznymi. Powinny się w niej znaleźć flary, mapy, apteczka, śpiwór, latarki, gaśnica, przenośna ładowarka do telefonu, narzędzia samochodowe i kilka naładowanych baterii. Zawsze powinniście mieć napełniony kanister z benzyną, jeśli mieszkacie w pobliżu aktywnego wulkanu. Wyjazd na stację benzynową nie jest dobrym pomysłem podczas ewakuacji. Możecie wpaść w długi korek i spędzić w nim zbyt wiele czasu. Jeśli nie macie samochodu, poproście znajomych o pomoc lub zapłaćcie komuś za podwiezienie. Możliwe, że administracja miasta będzie organizować autobusy do ewakuacji. Poda informacje na ten temat w radiu. W każdym razie przed wyjściem z domu nie zapomnijcie wyłączyć urządzeń gazowych i elektrycznych oraz zakręcić zaworu z dopływem wody, aby uchronić dom przed wyciekiem gazu lub zalaniem. A więc jedziecie samochodem i nasłuchujecie informacji. Władze muszą ogłosić drogi ewakuacyjne. Nie zjeżdżajcie z trasy, bo niektóre trasy mogą być zablokowane. Być może dowiecie się, że erupcja się skończyła i można wrócić do domu, a może wybuch będzie tak silny, że zniszczy miasto. Tak czy inaczej, jeśli jesteście przygotowani, będziecie spokojniejsi. Nowoczesne czujniki sejsmiczne monitorują wahania płyt tektonicznych i aktywność wulkanu, więc erupcja nie będzie zaskoczeniem. Pompeje to nie jedyne miasto zniszczone przez erupcję wulkanu. W 1785 roku podobna katastrofa miała miejsce w japońskim mieście Ogashima. Znajdowało się ono tuż przy kraterze aktywnego wulkanu, który pewnego dnia obudził się. Była piękna pogoda i nikt nie podejrzewał, że nadchodzi katastrofa. W pewnym momencie ptaki wzbiły się w powietrze i odleciały. Następnie ziemia zaczęła się trząść. Z głęby wyspy dobiegł ciężki, niski dźwięk, a z wulkanu wystrzeliły grube strumienie dymu i popiołu. Wulkan wyrzucił w niebo ziemię i duże, rozgrzane do czerwoności kamienie. Wyglądało to jak deszcz meteorytów. Mieszkańcy ewakuowali się, a góra nadal wybuchała przez kilka tygodni. Kiedy popioły osiadły, wulkan ponownie zasnął, a ludzie zaczęli wracać do swojego miasta. Mimo ryzyka nowej erupcji, do dziś tam mieszkają i pracują. Od tego czasu minęło ponad 200 lat, a wulkan nigdy się nie obudził. Służby meteorologiczne i sejsmologiczne monitorują sytuację i aktywność sejsmiczną. Po wszystkich okropnościach i zniszczeniach, do których prowadzi erupcja wulkanu, w końcu przychodzi czas spokoju. Dekady i wieki później popiół wulkaniczny, bogaty w odżywcze pierwiastki, osiada na glebie i czyni ją żyzną. Wtedy nowe życie powstanie z popiołów jak Feniks.